trzy pytania, które są od jednej osoby i myślę, że one się ze sobą łączą i spróbuję odpowiedzieć na wszystkie te trzy pytania razem. Od czego zacząć chodzenie do kościoła? Nie rozumiem rytuałów, które są w kościele. Jestem niewierząca, ale babcia chciała, żebym zaczęła chodzić do kościoła. No, zacząłbym od tego, żeby podziękować babci. Przede wszystkim za to, że dzieli się jakimś swoim światem wewnętrznym, swoją własną wiarą. Nikt jej nie każe. Jeśli tak czyni, to zapewne dlatego, że zależy jej na wnuczce. I oczywiście, że masz prawo zostać przy swoich opiniach, natomiast warto podziękować babci za to, że szanując zapewne twoją wolność i twoje decyzje, dzieli się tym, co w jej życiu jest najważniejsze i za takie to uważa. Rozumiem trudność, żeby chodzić do kościoła, skoro się nie rozumie tego, co się w nim dzieje. No to rzeczywiście wyglądałoby na zachowanie quasi magiczne, czy jakiś czysty rytualizm. Podpowiadałbym może bardzo konkretnie, czyli raz po raz gdzieś w przestrzeni kościelnej organizowane są takie wydarzenia istotne, ewangelizacyjne, jak na przykład kurs Alfa, albo na przykład seminarium odnowy wiary, albo na przykład dość często prowadzone przez wspólnoty, które są też szkołami nowej ewangelizacji, kursy pod tytułem Nowe Życie. Proponowałbym najpierw to jednak, to znaczy, żeby otworzyć się na możliwość spotkania osobistego z Jezusem Chrystusem. A właśnie nie takim tylko jednorazowym spotkaniu, tylko by poddać się nieco dłuższej formie, ale jednak jakoś ciągle bardzo podstawowej, bo te trzy inicjatywy, o których mówiłem, są bardzo takie elementarne, podstawowe, ale niosą w sobie ważny ładunek intelektualny. Myślę także, ważny ładunek emocjonalny i jakoś odnoszą się rzeczywiście do osoby, prowokują osobę do uświadomienia sobie niektórych pytań, do odpowiedzi na te pytania. I wtedy będzie też sens, idąc za tym dopiero, będzie wtedy sens pójść do kościoła, tak mi się wydaje. Oczywiście, że są sytuacje inne, znane wcale z takiej nieodległej historii kościoła. Jest taki bardzo znany pisarz André Frossard, francuski pisarz, który urodził się w rodzinie komunistycznej. Był od maleńkości niewierzący. No i w takiej swojej biograficznej, wspomnieniowej książce mówi o momencie, kiedy raz w życiu przechodził koło kościoła, wszedł do niego, w kościele była adoracja Najświętszego Sakramentu i on wyszedł stamtąd absolutnie przekonany, że to jest prawda, tak został dotknięty gdzieś przez Pana Boga. Takie sytuacje też się zdarzają, więc pewnie jest sens też pójść do kościoła z jakąś taką elementarną otwartością, żeby posłuchać i popatrzeć. Niemniej proponowałbym może w ten sposób, czyli rzeczywiście wykonać taki wysiłek, poszukać gdzieś, gdzie w najbliższej okolicy jest organizowany kurs Alfa, albo właśnie seminarium odnowy wiary, albo kurs Nowe Życie, albo katechezy wstępne drogi neokatechumenalnej i tam się wybrać, posłuchać, pomyśleć, dać odpowiedź. Wtedy też zniknie pytanie, pójść czy nie pójść do kościoła. Bardzo serdecznie pozdrawiam.